Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy się zgromadzić razem, że możemy tutaj być w imię naszego Pana i wierzę, że będziemy mieli dobry czas, że będziemy mogli spotkać się z Nim. Jeśli masz, bracie i siostro, w sercu to pragnienie, by spotkać się z Panem, będziesz mógł, będziesz mogła się z Nim spotkać. Więc zachęcam, żeby każdy z nas miał takie pragnienie. Wierzę, że przyszliście z takim pragnieniem, ale wolę przypomnieć, słuchajcie, Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy przypominali pewne rzeczy, które powiesz, ale ja już wiem, ale trzeba je przypominać, trzeba zachęcać, trzeba mówić, żeby każdy z nas naprawdę wiedział, po co przychodzi, wiedział, że jest ten wspaniały Bóg, który jest ze mną zawsze, każdego dnia w moim życiu, ale ja tutaj jestem, by razem z braćmi i siostrami oddać Jemu chwałę. Oddać Jemu chwałę, halleluja, więc będziemy za chwilę oddawali Jemu chwałę w pieśniach, w muzyce, będziemy z głębi naszych serc przynosili modlitwę przed Jego tron, halleluja. Zanim zaczniemy, słuchajcie, się modlić, zanim zaczniemy śpiewać i grać, szturchnij tam sąsiada, sąsiadkę, powiedz coś miłego, żeby każdy się swobodnie poczuł, słuchajcie, żeby było dobrze, żebyśmy tutaj się naprawdę swobodnie czuli. Wszystkich tych również, którzy uczestniczą w nabożeństwie, oglądając nas w przekazie internetowym, też serdecznie pozdrawiamy. Niech Pan Bóg będzie z wami tam, gdzie jesteście. Niech dotyka wasze serca, niech dotyka, uzdrawia was, podnosi. Bądźcie, przyłączajcie się do nas. A teraz słuchajcie, rozradowani, pełni radości i wdzięczności, zawołajmy do Pana w modlitwie, a potem śpiewajmy, grajmy dla chwały Jego. Halleluja. Boże nasz dobry i cudowny, wywyższamy Cię. Wysławiamy Cię, Panie, z głębokości naszego serca. Chcemy dzisiaj Tobie przynieść, Panie, dziękczynienie, uwielbienie, Panie, wdzięczność za to wszystko, Panie, co otrzymujemy od Ciebie, bo, Panie, naprawdę tak wiele nam dałeś. Panie, Ty jesteś z nami, Ty nas nie zostawiasz, Ty nas nie opuszczasz, ale każdego dnia, o każdej porze, Panie, możemy doświadczać Twojej łaski. Czy to widzimy, czy nie widzimy, czy o tym pamiętamy, czy nie pamiętamy, Panie, Ty jesteś z nami. Ty jesteś z nami, bo Ty zawsze pamiętasz. Ty powiedziałeś, że będziesz z nami zawsze, aż do skończenia tego świata, do skończenia dni tego świata. I Panie, naprawdę tak jest. I wdzięczni Tobie jesteśmy za to. Panie, wdzięczni jesteśmy za to, że Ty przydajesz nam wszelkiej mądrości, wszelkiej łaski, gdy wołamy do Ciebie, Panie, gdy szukamy Ciebie, Ty dajesz się odnaleźć. Boże nasz daj, aby ten czas, który teraz tutaj mamy jako społeczność, Panie, jako Twoje, Panie, Twoja rodzina, bracia, siostry, byśmy, Panie, naprawdę ten czas mogli dobrze spędzić przed Tobą, Panie. Przed Tobą chcemy śpiewać, grać. Chcemy, Panie, mówić, wykrzykiwać, że dobry jest Pan, że cudowny jest Pan, że godny wszelkiej chwały i czci. Panie, te wszystkie słowa, które, Panie, Ty dałeś w natchnieniu swoim sługom, którzy te pieśni pisali. Boże, chcemy to wypowiadać, chcemy przez nie Cię uwielbiać. Chcemy przez nie Cię uwielbiać, ale, Panie, nie tylko śpiewać, aby śpiewać, ale, Panie, wejrzyj na głębie naszego serca i zobacz, że to jest z głębokości nas. Że, Panie, naprawdę podziwiamy Ciebie, że wdzięczni jesteśmy Tobie. Boże, nasz, gdy będziemy Cię szukali, gdy będziemy, Panie, do Ciebie przychodzili, Ty przyjdź i poruszaj się, Panie, w tej społeczności, dotykaj, Panie, każde serce, Panie, wzmacniaj każde ciało, dawaj każdemu to, czego potrzebuje, każdemu, Panie, kto uczestniczy dzisiaj w tym nabożeństwie, każdej osobie, która tu jest na miejscu, każdej osobie, która, Panie, ogląda nas w przekazie internetowym, daj, byśmy byli, Panie, wszyscy jedno, jaką miła woń, jaką miła pieśń, by ktoś się wzniosło przed Twój tron, Panie, i było miłe Tobie, a Twoje błogosławieństwo by spoczęło na każdym z nas. Poddajemy się Tobie, prosimy Cię, prowadź nas i przyjmij cześć i chwałę. Niechaj imię Twoje będzie wywyższone pomiędzy nami. Halleluja, halleluja, amen. A teraz grajmy, śpiewajmy i wychwalajmy Pana naszego Boga śpiewem i muzyką. Pozwól, że
Thank you.
wszystkie dni, co minęły mi, to dostrzegam dni. W żadnym życiu nie byłem nigdy sam, pośród płomieni był ktoś jeszcze, stał tuż obok mnie, gdy wielkie wody zalewały, on powstrzymał je. I czyś mi trzeba przypominać, jak on uwolnił mnie, że ze mną krzyż do drzwi. Thank you.
stanął już więc przed bitwą, bowiem ze mną będziesz ty. Nie będę wrzał już więc przed bitwą, bowiem ze mną będziesz ty. Bojaźni Twojej żyć, przebieg.
tęsknię do niebiańskiej atmosfery, gdzie znika ból i miłosierdzie trwa, by ujrzeć tego, który za mnie cierpiał i chodzić z nim przez całą wieczność już. Przyjdzie taki dzień, gdy wszyscy się pokłonią. Przyjdzie taki dzień, gdy śmierć odejdzie precz. Stanę twarzą w twarz, z tym, który z martwych powstał sam. Święty, święty jest nasz Pan. Modlitwa wyszeptana w desperacji poprzez se. Przyjdzie dzień, że powiem, było warto, gdy przyjdzie Pan i otrze moje łzy. Przyjdzie taki dzień, gdy wszyscy się stanę tam i zaśpiew wam słowem ocalony, że godzien jest baranek wziąć i tego dnia dołączę do zbawiony. Wśród bohater wiary stanę tam. Pan, Ciebie wywyższamy. Ciebie wywyższamy, Panie, z głębi naszego serca. Panie, ogłaszamy, że Ty jesteś jedynym Bogiem, że Ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem, Panie, i wszystko, Panie, co najlepsze spotyka nas, pochodzi od Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty przebaczyłeś, jak śpiewaliśmy, grzechy nasze, że Ty, Panie, oczyściłeś nas od wszystkiego tego, co oddzielało nas od Ciebie, że, Panie, wszelki mur został zburzony, a zasłona, jak mówi Twoje słowo, rozdarte, gdy Syn Twój został złożony
w zastępstwie nas w ofierze. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy za wspaniałego Zbawiciela. Dziękujemy, Panie, że Ty każdego dnia mówisz do nas przez swojego Ducha, że teraz jesteś z nami. Panie, z głębokości serca, jak śpiewaliśmy, chcemy śpiewać, chcemy mówić, chcemy wykrzykiwać, że Panie, Ty jesteś ponad wszystko. Że tęsknimy za Twoją obecnością, za społecznością z Tobą i wszystkim, co od Ciebie pochodzi. A teraz nasz Panie, dobry i wspaniały, cudowny i piękny, chcemy słuchać to, co Ty do nas mówisz. Dlatego otwórz, Panie, serca nasze, daj, Panie, byśmy rozumieli Twoje słowo. A to, co będzie głoszone, Panie, prosimy, byś błogosławił. Byś błogosławił, Panie, pastora, który będzie usługiwał. Byś przydawał mu wszelkiego namaszczenia, wszelkiej łaski swojej, wszelkiej zdolności i umiejętności. Panie, by słyszał to, co Ty mówisz i przekazywał to, co, Panie, chcesz, by było powiedziane. A my chcemy słuchać, wzrastać i budować się. Cudowny, Święty Duchu, dawaj nam to rozumieć. Dawaj nam to rozumieć i poruszaj się pomiędzy nami. Niech Twoja obecność, Panie, wypełnia to miejsce. A my, Panie, z wdzięcznością przynosimy Tobie cześć, chwałę i uwielbienie. Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Halleluja, halleluja, amen. Amen. Weźmy Biblię w swoje ręce, złóżmy Panu naszemu wyznanie i powiedzmy tak, to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam, bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja! Amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy słowo Pańskie. Śmierć i życie jest w mocy języka. Słowo Boże o tym mówi i dlatego chciałbym, abyśmy to dzisiaj rozważyli przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa. 1 Piotra, 3 rozdział, od 8 do 13, czytajmy. Bądźcie więc jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie. Błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia, oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I któż wyrządzi wam co złego, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Czym jest język? Każdy z nas go ma. Może poza nielicznymi wyjątkami, ale używamy go, po prostu na co dzień go używamy. Po pierwsze, używamy go do mówienia, a po drugie, używamy go do jedzenia. I on jest nam naprawdę potrzebny. Język jest odpowiedzialny za zmysł smaku, ale myślę, że ważniejszym jego elementem jest mówienie, bo zawiera w sobie element intelektualny i duchowy. Dlatego skupmy się może na mówienie, które jest cechą charakterystyczną języka. W Łukasza w 6 rozdziale, 44, 45 wersetach jest powiedziane tak. Każde bowiem drzewo
poznaje się po jego owocu. Bo nie zbierają ścierni fig ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego serca wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Co dzieje się w naszych sercach, to mówią nasze usta. Serce jest siedliskiem uczuć. Serce nasze jest siedliskiem uczuć. Jeśli głowa może sterować naszym językiem i wypowiadać słowa, to w chwilach uniesienia czy zaskoczenia wypowiadane są słowa, które pochodzą prosto z naszych serc. I takie sytuacje są wskaźnikiem naszego stanu duchowego. Kiedy jest chwila taka, że nie możemy po prostu przemyśleć, zanim coś powiemy, tylko po prostu wyskakuje z nas, to są takie dowody na to, jaki jest stan naszego wewnętrznego człowieka, jaki jest stan naszego ducha. O tym mówi zresztą Słowo Boże bardzo wyraźnie. Kiedy spotyka nas nagłe wydarzenie, niespodziewane, zaskakujące, co wtedy robimy? Czy modlimy się i szukamy pomocy Boga? Czy może załatwiamy sprawę zgodnie z ludzkimi nawykami i dopiero jak widzimy bezsilność, to w ostateczności klękamy na nasze kolana i modlimy się. Zawsze pamiętajmy, że to, co mamy w sercu, to zawsze ujawni się w nagłej sytuacji. Jest jeszcze inne zagadnienie, które warto rozważyć. Czytaliśmy na początku, w tym fragmencie Słowa Bożego, w 1 Piotra 3,10, bo kto chce być zadowolony z życia, oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. To jest jeden z wersetów z obietnicą. Z obietnicą oczywiście od Boga, który mówi nam, jak mamy żyć tu i teraz, jak mamy żyć. Niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Konkretna Boża rada, jak mamy żyć. A więc coś mamy z naszym językiem robić, coś mamy z naszymi ustami robić. W jakiś konkretny sposób mamy się zachowywać. Dużo dobrego i dużo złego można dokonać językiem. Znamy te różne fragmenty z Jakuba, ale nie w tej chwili będziemy rozszerzać to zagadnienie. Zastanowimy się nieco w inny sposób. Przykład dobrego. Pierwszy list Jana, 4:15. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On jest w Bogu. Wyznanie słowami wiary w Jezusa Chrystusa jest ważnym elementem posłuszeństwa Bogu. Drugi przykład w Rzymian, 10:8-13, może przeczytajmy. Tu jest powiedziane tak, ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich, w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I werset 13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
A ten werset odpowiada na nasze pytanie, które sobie stawiamy. Dlaczego życie i śmierć jest w mocy języka? Bo ustami wyznaje się ku zbawieniu, a zbawienie daje możliwość życia. A więc zbawienie nasze dopiero wtedy jest realne w naszym życiu, kiedy używasz swojego języka, swoich ust, kiedy to wypowiadasz. Wierzę Ci, Boże, i czynisz zgodnie z tym, co powiedziałeś, to dopiero czyni nasze życie prawdziwie żywym. Dlatego powiedziane jest, że w mocy języka jest życie i śmierć. Jeśli wyznasz, że nie wierzysz Bogu, że nie wierzysz w ogóle, że istnieje, to sprowadzisz na siebie śmierć. Jak wyznasz, że żyje Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, i ty wierzysz Mu z całego serca, to swoim językiem sprowadzasz życie. Tak to już Bóg ustanowił. Zobaczmy, jak ważne były Boże wypowiedzi. Jest powiedziane na początku samej Biblii, że Bóg zasadził ogród Eden. A kiedy zasadził ogród Eden, to wyobrażamy sobie, że Bóg taki schylony, ma sadzonki i tak każdą po kolei wkłada, tak? Jak powstał ogród Eden? Powiedziane jest w Słowie Bożym, że Bóg zasadził, ale to wyszło z Bożych ust. Bóg wypowiedział, niech się zazieleni ziemia. I co się stało? Ziemia się zazieleniła. Życie powstało. A później w pośród tej całej zieleni Bóg zasadził ogród. W jaki sposób? Słowo. I rośliny zaczęły żyć. Takie, jakie Bóg powiedział. A więc zobaczmy, jak ważne jest, żeby wiedzieć o tym, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. My też tworzymy. Tworzymy naszą przyszłość. Wypowiadając słowa, albo będziemy żyć, albo będziemy potępieni. Albo sprowadzimy śmierć. Chcę na to zwrócić naszą uwagę, bo bardzo często wypowiadamy słowa, nad którymi się w ogóle nie zastanawiamy. Zupełnie. Nie przemyślamy. Nie jesteśmy ludźmi, którzy cokolwiek robią z tymi słowami, które są wypowiedziane. Wydaje nam się, wyleciało z naszych ust, gdzieś się w powietrzu rozpłynęło i koniec. Nie koniec. Bo co jest powiedziane w Słowie Bożym, że z każdego nieużytecznego słowa, jak słowo powstaje, wylatuje z ust naszych. Z powodu naszego języka, naszych ust. I teraz co się dzieje? Człowiek zda rachunek. Czyli co z tym słowem się stało? Nie rozpłynęło się w powietrzu. Zostało gdzieś zarejestrowane. Zdajmy sobie sprawę z tego, że każde nasze słowo zostało gdzieś zarejestrowane. I jak Bóg będzie chciał nam je przywołać, jeśli nam go tych słów nie przebaczy, to je przywoła i przedstawi nam w odpowiednim momencie, w którym trzeba będzie. Rozumiemy, jak ważne jest słowo, które wypowiadamy? Ten werset, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie, odpowiada na to pytanie, dlaczego życie i śmierć jest w mocy języka. Co więc mamy mówić? Mamy wyznawać, że zmartwychwstały Jezus jest Synem Bożym. I to jest Ewangelia, która daje życie. Jest jeszcze jedna odpowiedź na to pytanie. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział,
8 i 9 wersety. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznamy grzechy, to Bóg je nam odpuszcza. Wyznamy grzechy, wypowiemy grzechy, użyjemy naszego języka, naszych ust. Widzimy, jak ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę na to, co mówimy. To jest niezwykle ważne. Słowo Boże o tym mówi. Jeśli wyznamy grzechy, Bóg odpuszcza. Pamiętajmy, że słowa Bożego, że karą za grzech jest śmierć. Pamiętasz? Karą za grzech jest śmierć. Jeśli więc grzechy zostaną odpuszczone, to pozostaje nam życie, nie śmierć, bo nie ma przyczyny śmierci. Jeśli przebaczone, to nie ma przyczyny śmierci. A więc jeśli nawet wypowiedzieliśmy coś, co nie jest właściwe, to musimy jednocześnie zadbać, aby to zostało nam przebaczone. Przebaczone, odpuszczone. To jest coś, co językiem możemy zrobić dla siebie samych. Językiem coś zrobimy dla siebie samych. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Językiem możemy też dobrze czynić i innym ludziom. Powiedziane jest o tym w Jakuba, 5 rozdziale i 16 wersecie. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Powiedziane jest, módlcie się jedni za drugich. Módlcie się jedni za drugich. I wielu z nas w wielu sytuacjach właśnie to robi. A więc wypowiada słowa do Boga. Używa swojego języka i ust, aby wypowiedzieć słowa dotyczące kogoś innego. Brata, siostry, kogoś z rodziny. Wypowiadamy słowa, ażeby życie przyszło do działania tych ludzi, do obecności tych ludzi na ziemi. Językiem możemy prosić o błogosławieństwo dla innych. I to jest bardzo ważna dla nas informacja o mocy naszej modlitwy. Jak ważne jest wypowiadanie słów, ażeby błogosławić innych, bo to ma moc. I to przynosi naprawdę rozwiązanie wielu trudnych sytuacji w życiu innych ludzi. Bądźmy zachęceni do korzystania z tego przywileju, bo wtedy, jak powiedział Salomon, zyskamy przyjaciół. Później będziemy czytali ten werset. Zyskamy przyjaciół, skorzystamy sami z owocu naszych ust. Ile dobrego dla nas i dla innych możemy uczynić naszym językiem? Ile dobrego? Po prostu myślmy o tym, że chcemy coś dobrego uczynić innym ludziom i mówmy o tym. Ale musimy też mieć świadomość, że język też może zrobić wiele złego nam samym, a najwięcej innym ludziom. Każdy zna swoje słabości i ma sumienie, którego czasem potępia. Każdy siebie dokładnie zna. Jako wierzące dzieci Boże musimy skupić się na tym, co dobre. A wtedy to, co złe, będzie w nas zanikać. Jak wypowiadasz się dobrze,
jak zachowujesz się dobrze wobec innych ludzi, wtedy te złe rzeczy z twojego życia zaczną odchodzić. Po prostu skupisz się na dobrych rzeczach, na dobrych działaniach. Dlatego przybliżajmy się do innych ludzi z błogosławieństwem. Słowo Boże mówi, błogosławcie, a nie przeklinajcie. I to dotyczy właśnie języka. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Jak się skupisz na błogosławieństwie, to nie możesz jednocześnie przeklinać. Dlatego skupmy się na błogosławieństwie, skupmy się na dobrych rzeczach, mówmy dobre rzeczy do innych ludzi, błogosławmy ich w imieniu Pańskim, a wtedy wszystkie złe słowa nie będą miały miejsca w nas, bo akurat język nasz i usta będą zajęte dobrymi rzeczami. A z jednego źródła nie może wychodzić woda słodka i woda gorzka. Tak nie może być. Życie jest darem Bożym. I powinniśmy tak je wszyscy traktować. To jest taki dobry dar Boży. O jego jakości, naszego życia jakości, decydujemy my sami. Więc sami zadbajmy o nie. Właśnie o tym mówiłem. Zastanawialiśmy się nad tym, żebyśmy wiedzieli, że od nas naprawdę bardzo dużo zależy. Bardzo dużo zależy. O to pierwsze życie musimy dbać, które mamy tu i teraz. I o to drugie życie, które czeka nas po zmartwychwstaniu. Ono nas też czeka i musimy o nie zadbać. Zatroszczmy się już dzisiaj o naszą przyszłość, a wtedy pierwsze zmartwychwstanie będzie naszym udziałem. A wiemy, że to pierwsze zmartwychwstanie jest błogosławieństwem dla ludzi. Pamiętajmy, że bardzo ważne jest to, co mówimy i jak postępujemy. Obiecana jest nagroda dla naśladowców Chrystusa. Dlatego starajmy się iść w Jego ślady. Nie wiemy, ile komu jeszcze dni życia zostało. A to Pan wie. Dlatego starajmy się żyć tak, jakby każdy dzień był naszym ostatnim dniem. Pomyślmy o tym, że już może nie być żadnego ani jednego dnia następnego w naszym życiu. Dlatego chciejmy ten konkretny dzień przeżyć tak, żeby dobrze był zapamiętany w niebie. Żeby Bóg mógł nam przytoczyć nasz sposób postępowania jako właściwy, dobry, jako błogosławieństwo dla nas i dla tych, którzy nas otaczają. Bo to jest naprawdę ważne. Nie odkładajmy ważnych dla nas spraw na przyszłość, bo możemy tej przyszłości już nie mieć. Dokonując ważnych postanowień w naszym życiu, nie zapomnijmy o naszym języku. Wiele rzeczy musimy zmienić w naszym życiu. Wiele rzeczy musimy udoskonalić, musimy poprawić. Ale myślę, że chyba każdy z nas najwięcej do poprawienia ma w sprawie swojego języka. Bardzo ważne działanie dla naszego życia. Może ktoś z nas mieć wiele do działania na tym polu. Więc teraz mamy ten dobry czas, aby nad tym popracować, bo śmierć i życie są w mocy języka, naszego języka. Byśmy mogli powiedzieć, o, to tylko w mocy Bożego języka jest nasze życie i nasza śmierć. Bóg już powiedział, że daje nam życie. To już zostało wypowiedziane. I to życie gdzieś tutaj nad głową naszą krąży, zawisło gdzieś nad nami.
I teraz od Twojego języka zależy, czy weźmiesz je. Wiecie, błogosławieństwa Boże są wyłożone na stole. I człowiek, który nie przyjdzie i nie weźmie, może z głodu umrzeć. Jest jedzenie, jest picie, wszystko jest. Bóg to wszystko wyłożył. Jeśli nie przyjdziesz i nie przez wiarę nie weźmiesz, to umrzesz z głodu. Dlatego właśnie powiedziane jest, że życie zależy i śmierć zależy od Twojego i mojego języka. Niech nasz troszczący się o nas Bóg Ojciec i Jego Syn Jezus Chrystus udzieli nam wielu łask i błogosławieństw. Tego naprawdę potrzebujemy. Niech ten czas będzie dla nas czasem rozwoju duchowego i opieki Bożej. Pamiętajmy codziennie o obietnicy zapisanej w Księdze Objawienia Jana. 2:10. Właściwie nie trzeba nawet Biblii otwierać, żeby wiedzieć, co to za słowo. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Musimy o tym pamiętać. Ale do tego potrzebne jest konkretne działanie. Śmierć i życie są w mocy języka. Dlatego Job nawet w swoich problemach i doświadczeniach, które spadły na niego z wielu stron, nie pozwolił sobie na złą mowę. Zwróćmy na to uwagę. Jak panował nad wypowiedziami swoimi mąż Boży Job. Pomimo tego, że nie znał powodu, dla którego to wszystko go spotkało, nie wypowiedział nic złego pod Bożym adresem. Nic złego nie wypowiedział. Bardzo mu się to opłaciło, że nie mówił, nie używał swojego języka, wypowiadając cokolwiek przeciwko Bogu. Bardzo mu się to opłaciło, ponieważ Bóg odbudował jego życie, a wszystko, co stracił, było mu przywrócone. Pamiętamy? I to podwójnie. I to podwójnie. Dlatego, że języka swojego nie używał w niewłaściwy sposób. Dlatego językiem swoim nie sprowadził śmierci, a sprowadził życie. To od tego, co wypowiadamy naszymi ustami, zależy nasza przyszłość. Nasze błogosławieństwo lub przekleństwo. I teraz przeczytajmy ten werset, który wspomniałem wcześniej, Przypowieści 18:20-21. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka. Lecz kto nim, czyli językiem, zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Korzysta z jego owocu. I podobna rzecz jest powiedziana w liście Jakuba, 1:26. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, jak sądzisz o sobie? Jesteś pobożnym człowiekiem? No jak jestem tutaj, no to chyba jest dowód, że jestem pobożnym człowiekiem. A więc to jest słowo do każdego z nas. Jeśli więc sądzimy, że jesteśmy pobożni, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Zwróćmy na to uwagę. Jeśli nie powstrzymujesz swojego języka, to twoja pobożność jako człowieka
religijnego, pobożnego, jako dziecka Bożego jest bezużyteczna. Jeśli nawet jesteś dzieckiem Bożym, zbawionym, odrodzonym, no naprawdę już wszystko w idealnym porządku z chrześcijańskiego punktu widzenia. I tylko jedna rzecz, nie powściągasz języka. To twoja pobożność jest bezużyteczna. Całkowicie bezużyteczna. Widzimy, jak ważne jest, żebyśmy pracowali nad naszym językiem, abyśmy zaczęli nasz język w odpowiedni sposób sterować, jak Jakub mówi, jak na wodzy, tak jak woźnica kieruje koniem. Tak jak w samochodzie siadasz i bierzesz za kierownicę i prowadzisz. Powstrzymujesz albo pozwalasz dalej jechać. Tak samo musi być z twoim językiem. Jak się twój język za mocno rozpędzi, to skończy w piekle. Musimy wiedzieć. Bo tak mówi Słowo Boże. Jak często, będąc w trudnej sytuacji, bardzo szybko wypowiadamy złe słowa. Oj, taki potok, taki strumień, taka rzeka potężna z ust naszych wychodzi. Widziałem niedawno taki rysunek, wiecie? Mężczyzna rozmawiał z kobietą. Mężczyzna miał tak szeroko otwarte usta, a stamtąd wyszła taka pięść i uderzyła prosto w twarz kobiety. Język jest jak pięść, która uderza prosto w twarz. Dobry przykład. Bardzo dobry przykład. Dlatego nie wypowiadajmy słów w pełnej prędkości, jak tylko nadążymy. Słów złych, oskarżeń, niesprawiedliwych sądów i rzeczy niezgodnych z prawdą. Powstrzymujmy siebie. Tak mówi Słowo Boże. Człowiek wiary nie powinien wypowiadać też negatywnych i pesymistycznych rzeczy, a już tym bardziej pod adresem Bożym. Bóg jest dawcą życia i swoimi ustami wypowiedział słowa, dzięki którym przyszło życie na świat. Bóg też nieustannie, cały czas podtrzymuje nasze życie. Dał je i podtrzymuje, ponieważ jest źródłem życia. Jeśli by Bóg nie podtrzymywał naszego życia, to ono by zakończyło się. Jak by się zakończyło? Śmiercią by się zakończyło. Bóg musi cały czas podtrzymywać. Podtrzymywać. Dawać ci błogosławieństwo. Dawać ci zdolności. Możesz powiedzieć, no tak, ja sam pracuję i zarabiam. Gdyby Bóg nie spełnił wszystkich warunków potrzebnych do tego, żebyś pracował i zarabiał, a nawet wydawał, kupował i spożywał, na tym etapie, który prowadzi do tego, że ty jakby podtrzymujesz swoje życie, jedząc, pijąc, gdyby na tej całej drodze, na tym etapie cośkolwiek przestało funkcjonować. Na przykład mięśnie, które są potrzebne do tego, żebyś jadł, połykał, trawił. Na tym etapie chociażby już cokolwiek nie funkcjonuje i wtedy musowo ingerować, robić wszystko, cokolwiek tylko możliwe, żeby podtrzymać życie. A Bóg spełnił absolutnie wszystkie warunki, byśmy mogli pracować, zarabiać, wydawać,
radować się z wydanych pieniędzy, żeby kobiety mogły się radować, że kupiły piękne sukienki, piękne ubrania, żeby mogły w ogóle się radować, żeby mogły w ogóle żyć. Gdyby nie Bóg, to kobiet by nie było na świecie. Prawda? Nie byłoby. Wystarczy podpowiedzieć i mężczyzn też. No tak, właśnie tak. Dokładnie tak jest. Uczynił ich dwoje i wszystko funkcjonuje i cały czas jest podtrzymywane przez Boga. Dlatego musimy docenić to, że nasze życie możemy zniszczyć. Sami, osobiście możemy zniszczyć. Job żył z Bogiem. Jego sprawiedliwość była w nim i nikt nie mógł odebrać mu jej. Tym, który nas potępia, jest diabeł, który chce zniszczyć nasze życie. Bóg podtrzymuje, a diabeł chce zniszczyć. Job był oskarżany i poniżany przez zwykłych ludzi, przez jego sługi, przez najlepszych przyjaciół, a nawet jego żonę. Nasz oskarżyciel użyje każdego człowieka, aby tylko zaszczepić w nas złą mowę, żebyś źle mówił, żebyś szybko mówił, żebyś się nie zastanawiał nad tym, co mówisz. Ale mowa, która by przyniosła dla nas zagładę, przyniosła zagładę naszego życia. To wszystko jest czynione po to, żeby nas zniszczyć. A Bóg nas podtrzymuje. Diabeł sam nie może nas zniszczyć, ale jeśli przyjmiemy jego kłamstwa, które wypowiada, wtedy my sami zniszczymy siebie swoją własną mową. Swoją własną mową siebie zniszczymy. Bożym zamysłem co do nas jest życie w obfitości. Żebyś był w obfitości. Żebyś miał Boże błogosławieństwo. Bóg ma o nas dobre myśli. A Jego Słowo wciąż upewnia nas o tym, że jesteśmy dla Niego cenni. Jesteś cenną istotą, którą stworzył Bóg. Naprawdę cenną. To jest ważne, abyś wypowiadał swoimi ustami: Bóg mnie kocha. Wiecie o tym, że Bóg mnie kocha? Amen? To ty zrób też to i powiedz: Bóg mnie kocha. Połóż rękę i powiedz: Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha. I to przynosi błogosławieństwo. Powiem wam szczerze, w pewnym momencie zobaczyłem, że na moich nogach pojawiają się takie nieładne żylaki. Już myślałem szukać jakiegoś lekarza, jakąś operację, jakoś, ale Bóg dał mi taką myśl, żebym codziennie rano, kiedy wstaję ze swojego łóżka i opuszczam te nogi w dół, żebym zaczął kłaść na nie ręce i mówić: błogosławię, błogosławię, błogosławię Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, błogosławię. I robiłem tak przez dłuższy czas, bo aż po dzisiejszy dzień tak robię. I wiecie, co się zrobiło? Operacji nie robiłem. Ale problemu z żylakami nie ma. Dlaczego? Bo słowo ma moc. Bóg tak sprawił, że słowo w naszym życiu ma moc. Tak się Bogu podobało, żebyśmy słowem błogosławili siebie, a nie przeklinali. A więc
uważaj, co wypowiadasz, bo słowo ma moc. Bóg ma o nas dobre myśli. Wiesz o tym? Wiesz. A Jego słowo wciąż upewnia nas o tym, że jesteśmy dla Niego cenni, tylko że my musimy Jego słowo znać, a dodatkowo jeszcze przyjąć i żyć zgodnie z Nim. Boże Słowo musimy wziąć do ust naszych i zacząć je wypowiadać. Wiecie, jaki to jest człowiek wierzący? Ten, który wierzy i mówi. Nie ten tylko, który wierzy. Wierzysz, nic nie mówisz, tylko... To wam podam taki przykład. Przyszedł mąż do domu i zaczął dzwonić do drzwi. W domu była żona. Nic nie mówił. Czy żona otworzyła drzwi? Nie. Dzwonił. Nic się nie odzywa, absolutnie nic. W końcu mówi, czy to ty, Jasiu? Nic. Cisza. Rano żona otwiera drzwi, patrzy na wycieraczce, śpi mąż. I mówi, a czemu ty tu śpisz? No dzwoniłem, nie otworzyłaś. A ona mówi, no przecież pytałem, czy to ty. A on mówi, no tak, przecież kiwałem głową. I widzimy, na czym to polega. Człowiek wierzący, który wierzy, mówi. Wierzysz, to mówisz. Z ust twoich musi wychodzić słowo, które darzy życiem. Inaczej nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Bóg uczy nas, jak pozbyć się negatywnego sposobu myślenia, które nas niszczy i ogranicza. Wszelkie zamartwianie się, narzekanie, niepokój, negatywne oceny i nastawienia, złego poczucia, braku ufności i nadziei na pomyślność i Boże błogosławieństwo. Bóg chce odnawiać nasz sposób myślenia i przeżywania. Abyśmy myśleli i czuli pozytywnie, abyśmy oczekiwali dobrych rzeczy i zdarzeń w zaufaniu Bogu. Musimy nauczyć się rozpoznawać różnice pomiędzy faktem a prawdą, płynącą ze Słowa Bożego. Fakty to są fakty, a prawda jest w Słowie Bożym. W życiu duchowym istnieje prawo siewu. Wiecie, jakie to jest prawo siewu? To, co siejesz, to zbierasz. Otrzymujemy to, co wyznajemy swoimi ustami. Ponieważ wypowiadane słowa mają moc sprawczą. Wypowiadane słowa mają moc sprawczą. Wszelka zła mowa, oskarżenie, narzekanie, szemranie, złorzeczenie i krytyka mają bardzo negatywny wpływ na nasze życie. Kiedy używamy języka ku złemu, sprowadzamy śmierć i przekleństwo, a blokujemy życie i błogosławieństwo. Złe słowa wypowiadane o sobie to droga do autodestrukcji, niszczenia samego siebie. Są one negatywnym prorokowaniem nad sobą. Negatywnie nad sobą prorokujesz.
w konsekwencji słowa te obciążają nas i mogą stanowić przeszkodę do życia w sposób wolny i pełny. Nigdy nie wypowiadaj o sobie negatywnych słów. Nie mów o sobie, że jesteś do niczego, że w twoim życiu nic nie wyjdzie. Machasz rękami, nic nie będzie, nic z tego nie będzie, nic nie wyjdzie. Prorokujesz nad sobą. To jest negatywne prorokowanie. I to ci się spełni. Przypominamy, jak nieraz ludzie przychodzili do Jezusa Chrystusa i o coś prosili? Niech ci się stanie według twojej wiary, według słowa twojego. Niech ci się stanie tak, jak wierzysz. Niech ci się stanie tak, jak mówisz. Podobnie skutkuje zła mowa innych osób o nas. Musimy na to też zwrócić uwagę. Od nas zależy, jak będziemy korzystać z języka. Czy wybierzemy życie, czy śmierć? Jaki użytek chcemy zrobić z języka? Jakie słowa będziemy wypowiadać? Przeciwstawmy się skutkom złej mowy innych ludzi. Tak jak Job przeciwstawił się im. Korzystajmy z Bożej mocy przez Słowo Boże, które ma moc zniszczyć wszelkie złe wypowiedzi i przynieść prawdę. Korzystajmy z tarczy wiary, aby odeprzeć wszelkie ataki diabelskie. Trwajmy w modlitwie i w uwielbieniu przed Bogiem. Jeżeli zmęczyło nas już, to, że kręcimy się w kółko i nie możemy dojść do zamierzonego celu i czujemy obciążenie negatywnego myślenia i złej mowy, to zacznijmy już dziś zmieniać naszą mowę. Zacznijmy zmieniać naszą mowę. Może nie zwracamy nawet uwagi na to, że o sobie negatywnie się wypowiadamy. Nędznie o sobie myślimy. Nie znaczy, że mamy się wywyższać, że mamy nagle stać się narcyzami podziwiającymi samych siebie. Patrzę w lustro, jaka piękna osoba. Patrz w Słowo Boże i wypowiadaj się tak, jak Słowo Boże mówi. Zamieszkał w nas Duch Święty, który ciągle nam mówi co, a my powtarzamy po nim? Dziecko Boże, dziecko Boże, jesteś dzieckiem Bożym. Powtarzasz po Duchu Świętym to, co Duch Święty mówi? Jesteś usprawiedliwiony. O tak, Duchu Święty, jestem usprawiedliwiony. Przebaczono ci wszystkie grzechy. Tak, przebaczono mi wszystkie grzechy. Nic ci nie wyjdzie w życiu. O, to nie Duch Święty. Wyjdzie, bo Pan ciebie prowadzi. A jeśli cokolwiek w tej maszynie, którą jesteś na tym świecie, zaczyna źle funkcjonować, zacznij ją błogosławić. Zacznij ją błogosławić w imieniu Jezusa Chrystusa. I niech Bóg to sprawi w naszym życiu, abyśmy naprawdę podziwiali Boże dzieło stworzenia, czyli siebie. Boże dzieło stworzenia. Boże dzieło stworzenia jest doskonałe. Nie dlatego, że my jesteśmy doskonali, ale dlatego, że Bóg to czyni. Dlatego podziwiajmy nie siebie, tylko podziwiajmy Boga. Boga. I wypowiadajmy słowa w stosunku do Boga. Błogosławmy Go. Cieszmy się i radujmy się. I błogosławmy wszystkie inne Boże stworzenia, czyli wszystkich tych, którzy są wokół ciebie.
błogosław, a nie przeklinaj. A jeśli ktoś jest w grzechu, nie podziwiaj go, tylko módl się za niego, aby Bóg mu dał upamiętanie. I niech nas w tym Bóg obficie błogosławi. Ale pamiętajmy, że wypowiadając słowa, albo obdarowujemy siebie życiem, albo śmiercią. I to jest ważne, żebyśmy z tego zdawali sobie sprawę. A teraz powstańmy, będziemy się modlić i prosić naszego Pana o Jego błogosławieństwo. Panie nasz, jesteśmy przed Twoim obliczem. Jesteś święty, jesteś wielki, jesteś doskonały. Ty jesteś twórcą wszystkiego. Panie, tak bardzo Ciebie podziwiamy. Tak bardzo cieszymy się, że nas nie pozostawiłeś. Że jesteś tu. W Twoim imieniu się zgromadziliśmy, a Ty powiedziałeś, jestem tam. Nie, może będę, ale już jestem, jak jesteście w moim imieniu. Dlatego pragniemy Twojej obecności, Twojej zmiany, Twojego podtrzymywania życia. Pragniemy, Panie, czynić też komunię na Twoją pamiątkę. To Ty powiedziałeś. Ty, Panie, powiedziałeś, abyśmy to czynili. Dlatego będziemy to czynić. Aż przyjdziesz, zabierzesz nas z tej ziemi i będziemy tam w Twoim królestwie na nowo obchodzić. Tak jak sam powiedziałeś, na nowo. Ile czasu? Na wieki wieków. Tak mówi Twoje słowo. Dlatego teraz prosimy Ciebie, wszystkich nas oczyść. Omyj krwią swoją przenajświętszą. Daj nam swoje namaszczenie. Użyj nas na swoją chwałę. Daj, Panie, aby każdy z nas mógł przystąpić do Twojego stołu, będąc oczyszczony Twoją krwią. A braci, którzy będą usługiwać przy tym stole, namaść Duchem swoim świętym i użyj ich na Twoją chwałę, aby słowa wypowiadane przez nich miały tą moc tworzenia, moc działania w Twoim imieniu. Dlatego błogosław nas teraz i poprowadź w swojej mądrości i w swojej mocy. A imię Twoje niech będzie wywyższone odtąd aż na wieki wieków. Amen. Prosimy Was, bracia. Naszą dzisiejszą wieczerzę rozpoczniemy od przeczytania fragmentu ze Słowa Bożego. Dzisiaj będziemy czytali z Ewangelii Mateusza, rozdział 26, od wersetu 26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił. Łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i pobłogosławił. Dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się wylewa za wielu na odpuszczenie grzechów. Za chwilę wraz z braćmi będziemy mogli wszyscy błogosławić naszego Pana, dziękować Mu, ale też prosić. Jeśli na kimś ciąży jakiś grzech, mamy jeszcze okazję wyznać go przed naszym Bogiem. On zgodnie ze swoim słowem zgładzi ten grzech, oddali go od nas. Będziemy mogli wtedy godnie przystąpić do wieczerzy. A mamy za co Panu naszemu dziękować, ponieważ wyjednał On nam zbawienie. Bez śmierci, bez ofiary Jezusa Chrystusa
Nie mielibyśmy żadnej możliwości, aby dotrzeć przed oblicze naszego Ojca, skąd zresztą pochodzimy. Brat Marcin nas poprowadzi w modlitwie. Chwała naszemu Panu. Chwała jedynemu Bogu, wszechmogącemu, potężnemu Królowi. Dziękujemy, Panie, że zgromadziłeś nas w tym miejscu. Dziękujemy, że dałeś nam tą szansę, byśmy mogli zgłębiać Twoje słowo i napełniać nasze serca. Dziękujemy, Ojcze, za Twojego jedynego Syna, którego poświęciłeś, by nas oczyścić, by nas obmyć z grzechu. Dziękujemy, Jezu Chryste, że Ty wypełniłeś w pełni wolę Ojca naszego. Dałeś nam szansę, byśmy dostąpili zaszczytu spotkania się z Nim w Królestwie. Panie, dziękujemy za to, że Ty jesteś tak miłosierny, że wysłuchujesz naszych modlitw, że podnosisz nas i pocieszasz potrzebie, że uleczasz nas. Dziękujemy, Panie, że nie staliśmy się obojętni dla Ciebie, ale również bądź, Panie, błogosławiony za to, że wyciągnęłeś do nas rękę, wyrwałeś nas z objęć tego świata. Dziękujemy, że staliśmy się dla Ciebie ważni, by mogliśmy przyjmować Ciebie w pełni i napełniać nasze serca. Dziękujemy za ten stół i za tą pamiątkę, Ojcze. Prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, który rozdzielimy pośród braci i siostry. Dziękujemy, że możemy, Panie, to czynić dla Twojej chwały. Bądź wywyższony na wieki. Amen.
A kiedy było po wieczerzy, Jezus wziął kielich i błogosławiąc go, mówił do swoich uczniów: to jest kielich nowego przymierza we krwi mojej, która się wylewa za wielu na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na pamiątkę moją. Brat Marian poprowadzi nas w modlitwie. Panie nasz i Boże, wywyższamy Twoje święte imię i z głębi naszych serc pragniemy oddać Ci chwałę, cześć i uwielbienie, dziękując Ci, Panie, za każdy dzień naszego życia. Dziękujemy Ci, Panie, że w każdym dniu jesteś z nami i każdego dnia o nas się troszczysz, Panie. Dziękujemy, że nam błogosławisz, Panie, i dajesz nam wszystko to do życia i pobożności jest potrzebne, Panie. Ale teraz pragniemy dziękować Ci za wielką Twoją miłość i wielką Twoją łaskę okazano nam w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, Panie. Bo to Ty Go posłałeś na ten świat dla naszego ratunku. Posłałeś Go, aby stał się tym barankiem paschalnym, który gładzi każdy grzech. Dziękujemy Ci, Jezu, że zgodziłeś się wziąć na siebie nasze grzechy i darować nam nowe życie. Dziękujemy Ci, że umarłeś za nas. Umarłeś na krzyżu, zostałeś przybity, przelałeś swoją przenajświętszą krew, która nas oczyszcza i usprawiedliwia przed naszym Ojcem w niebie, Panie. Ale grób Cię nie zatrzymał, Panie. Ty trzeciego dnia zmartwychwstałeś. Pokonałeś śmierć, pokonałeś szatana, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. I właśnie na tą pamiątkę Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania, zwycięstwa nad szatanem, wspominamy ten czas, tak jak nam przekazałeś, Panie. Wznosimy kielich napełniony winem, który symbolizuje Twoją przenajświętszą krew, przelaną za nas. I prosimy Cię, pobłogosław. Pobłogosław i rozdziel, a nas napełnij swoim Duchem Świętym, abyśmy z czystym sercem mogli wołać: Abba, Ojcze, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu, za życie, które mamy w Tobie. I Tobie oddajemy chwałę i cześć. Amen.
Panie nasz Boże Wszechmogący, Jezu Chryste, Zbawicielu Świata, wielbimy Ciebie, błogosławimy Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za wielką Twoją miłość, jaką nas obdarzyłeś. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci, że ofiarowałeś swoje życie, że przelałeś swoją krew i wydałeś swoje ciało za każdego z nas. Wspaniały Boże, Tobie oddajemy cześć i chwałę, dziękując Ci za to, Panie, jak odmieniłeś losy świata. Wielbimy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy naszego Boga Ojca. Nie ma, Panie, Ciebie w grobie, chociaż Cię tam złożono. Nie ma, Panie, Ciebie w piekle, chociaż pod ciężarem naszych win zszedłeś do piekła. Boże Wszechmogący, nie znaleziono na Tobie żadnego grzechu. Wyszedłeś jako zwycięzca i pociągnąłeś za sobą jeńców. Tobie niechaj będzie cześć i chwała, Panie, na wieki wieków. Amen. Amen. A teraz poproszę grupę uwielbiającą, będziemy śpiewali na chwałę naszego Pana pieśń i w czasie śpiewania pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę. Chcemy też złożyć życzenia bratu Marianowi. A Jasio przyszedł? Nie, a ktoś będzie mógł przekazać? Tak? Dobrze. To następnym razem. Przypominam, że jest nowa lista do sprzątania, także możemy tam sprawdzić siebie i wypowiedzieć jakieś słowa albo nie. Ale ważne, żebyśmy według tej listy posprzątali tutaj, żeby nam było przyjemnie, żebyśmy nogą nie musieli odsuwać różnych tam śmieciuszków, żeby usiąść. Także śpiewajmy teraz na chwałę naszego Pana, radujmy się, cieszmy się i złóżmy dar na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Serce me chce jak złoto cić i jak czyste srebro. Oczyść serce me chce czystego złota blaskiem cić, stąd odniósł to. Przyjdź oczyść serce me. Panie, chcę zawsze.
Panie nasz i Boże, cześć i chwała Tobie na wieki wieków, Ojcze nasz Wszechmogący. Przyszliśmy na to miejsce, Panie, ponieważ poruszyłeś nasze serca, dotknąłeś nas, Panie, i pragnęliśmy obecności Twojej. Pragnęliśmy, Panie, przyjść i uwielbić Ciebie. I Ty pozwoliłeś nam to uczynić, to jest zaszczyt, Boże, móc wywyższać wspaniałego, wielkiego Boga. Przyszliśmy Ciebie uwielbić, Panie, a Ty nas obdarzyłeś Słowem. Ponieważ troszczysz się, Panie, o nas i zależy Ci na tym, abyśmy wszyscy dotarli przed Twoje oblicze. Dzięki Ci, Panie, że prostujesz nasz... Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam swoje Słowo. Ale razem ze swoim Słowem dajesz nam, Panie, też rozwiązanie naszych problemów i gładzisz też nasze grzechy. Dziękujemy Ci za tą współpracę w Twoim stole, za to, że mogliśmy, Boże, wspominać Twoją śmierć i zmartwychwstanie. A teraz, Panie, przychodzimy przed Twoje oblicze, jako Twoje dzieci i chcemy Cię prosić i dziękować. Boże Wszechmogący, prosimy Ciebie i dziękujemy Ci za nasze pastorstwo, za tych ludzi, których postawiłeś na czele tego Kościoła. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, że oni na pewnym etapie swojego życia poświęcili się Tobie całkowicie. Aż do końca, Panie, i teraz stoją na czele tego Kościoła. Dziękujemy Ci za to wielkie błogosławieństwo, ale prosimy Ciebie, Panie, abyś błogosławił ich, abyś błogosławił ich oficie, Panie, aby działali w mocy, aby działali w pełnej Twojej mocy, Boże Wszechmogący, i aby ich życie prywatne i ich zdrowie, Boże Wszechmogący, było przez Ciebie błogosławione, aby każda sfera ich życia była, Panie, zapewniona przez Ciebie. Prosimy Ciebie, abyś błogosławił, Boże Wszechmogący, nasz Kościół, naszą społeczność, tych wszystkich, którzy, Panie, pragną Twojej obecności. Dziękujemy Ci, że nas zgromadzasz, ale prosimy Ciebie również, Panie, abyś obudził nasze serca, abyś rozpalił w nas entuzjazm, Boże Wszechmogący, abyś nas zagrzał, Panie, do walki o nasze własne życie, o to, Panie, aby służyć Tobie z gorliwością. Błogosław, Panie, całą tą społeczność, Boże Wszechmogący, wszelkie służby, wszystkich ludzi, Boże. Poruszaj serce, abyśmy się garnęli do służby dla Ciebie. Bo jest tak wiele służb, Panie, które nie są w pełni obsadzone, albo takie, które jeszcze się nie objawiły, bo nie ma, Panie, kto ich objąć. Błogosław, Boże Wszechmogący. Dziękujemy Ci za nasz kraj, za to, że przyszło nam żyć w takim miejscu, w którym możemy swobodnie wielbić naszego Boga. Miejsce, w którym panuje pokój. Nie musimy się martwić, Panie, o rzeczy, jakie mają miejsce za granicami naszego kraju. Dziękujemy Ci za to i prosimy Cię, Panie, dalej, abyś nas błogosławił, abyś nas chronił, Panie, przed wpływem obcych mocarstw, Boże Wszechmogący, których władcy są już oddani Twojemu przeciwnikowi, szatanowi. Boże, chroń nas i błogosław, abyśmy byli ostoją Twojego Kościoła, Twojego, Panie, Twojej domu modlitwy, Boże, w całej Europie. Boże Wszechmogący, proszę Cię, abyś błogosławił naszych sąsiadów, Ukrainę, abyś rozwiązał, Boże, ich problem, Panie, ten konflikt, przerwał wojnę, wpłynął, Panie, na ludzi, którzy prą cały czas do tego konfliktu, i zmienił, Panie, ich myślenie, abyś zaprzestał, Panie, tych strasznych rzeczy, które mają tam miejsce. Błogosław nam braci i siostry, którzy tam mieszkają. Mogący, dziękujemy Ci za naszą budowę, dziękujemy Ci za Styżyniec, za nowy dom modlitwy, który budujesz. Tak wiele udało się dzięki Twojej łasce osiągnąć. Prosimy Cię, Boże Wszechmogący, abyś błogosławił dalej. Dzięki Twojej łasce udało się wstawić już tyle okien, udało się je zakupić, ale prosimy Cię, abyś błogosławił dalej, abyśmy mogli całkowicie zamknąć budynek. Błogosław więc, Panie, wszystkich, którzy tam pracują. Wszyscy, którzy troszczą się o ten Kościół, czy tam na miejscu, Boże Wszechmogący, czy w modlitwach, błogosław też tych, którzy łożą Twoje wspaniałe Boże dzieło. Panie, przychodzimy też przed Twoje oblicze. Przychodzimy przed Twoje oblicze i w imieniu naszych braci i sióstr prosimy Ciebie, Panie, abyś błogosławił brata Mateusza. Brat Mateusz będzie w podróży, wyjeżdża i prosi Cię, Boże Wszechmogący, abyś go błogosławił. I my również, Boże, modlimy się i prosimy, błogosław naszego brata. Błogosław wyjście i wejście, błogosław, Panie, miejsce, do którego się udaje. Błogosław, Panie, to, co będzie tam robił.
i przyprowadź go, Panie, do nas już w niedługim czasie. Siostra Kasia prosi Ciebie o uzdrowienie i wzmocnienie. Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, abyś błogosławił siostrę Kasię, abyś wysłuchał jej modlitw, abyś ją wzmocnił i abyś uzdrowił. Aby jej ciało, Panie, funkcjonowało prawidłowo w imieniu Jezusa Chrystusa. Siostra Neda, dziękuję za uzdrowienie swojego syna Tekina. Panie Wszechmogący, my również dziękujemy za to, że wysłuchałeś modlitw. Dziękujemy Ci, Panie, że zająłeś się tym małym dzieckiem, za to, że on przyszedł na świat, a kiedy zachorował, Boże, Ty go uzdrowiłeś. Dziękujemy Ci, że wysłuchujesz modlitw. Dziękujemy, Panie, że on w imieniu Jezusa Chrystusa jest zdrowy. Brat Darek prosi Cię, Panie Wszechmogący, o to, abyś uzdrowił z przeziębienia jego zięcia Kubę i wnuka Janka. Boże Wszechmogący, modlimy się o brata Kubę i jego syna. Błogosław ich. Błogosław ich, Panie Wszechmogący, i daj im pełne uzdrowienie z tego przeziębienia. Zmień, Panie, wszystko to, co nieprawidłowo funkcjonuje w organizmie, i przyprowadź ich, Panie, na to miejsce. Daj, Panie, aby mogli się cieszyć życiem, aby byli zdrowi w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Brat Darek również prosi o uzdrowienie dziewczynki Hani, o uzdrowienie z autyzmu. I my również prosimy, Panie, abyś wysłuchał modlitw, abyś, Boże, uzdrowił to dziecię. My wiemy, że ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. I również z takiej choroby może uzdrowić. Dlatego oddajemy ją w Twoje ręce i prosimy Cię, Panie Wszechmogący, o Twoje błogosławieństwo i abyś dał jej uzdrowienie. Brat Marek prosi, Panie Wszechmogący, o to, abyś błogosławił jego żonę Beatę, która jest świeżo po porodzie. Boże Wszechmogący, prosimy Cię, błogosław naszą siostrę, aby doszła jak najszybciej do pełni zdrowia. Ty, Panie, możesz to uczynić. Ty, Boże Wszechmogący, jesteś tym, który nas posila, tym, który nas uzdrawia, i prosimy Ciebie, aby błogosławił siostrę Beatę. Marek, dziękuję Ci również za to, że ten poród zakończył się bez problemów. Siostra wyszła z tego bez szwanku i dziecię również jest zdrowe. Dziękujemy Ci, Panie Wszechmogący, za to, że tak wspaniale błogosławisz. Brat Marek prosi Ciebie również o to, dziękuję również o to, że uzdrowiłeś jego syna Szymona. Boże, że wysłuchuje. Dziękujemy Ci, Panie, że kiedy ta rodzina woła o swoje dzieci, Ty, Panie Wszechmogący, bawisz i wysłuchujesz. I również i tak było tym razem. I proszę Cię również, Panie, o to, abyś błogosławił całą ich rodzinę we wszystkim, co robią, Boże Wszechmogący, gdzie się udają. Panie, nasz Krzysztof, brat, prosi o uzdrowienie swojej żony Agaty i my również wołamy, Panie, abyś dał jej pełne uzdrowienie, abyś ją błogosławił, abyś wysłuchał modlitw, Boże Wszechmogący, abyś na to, co w jej ciele nie funkcjonuje prawidłowo, w imieniu Jezusa Chrystusa. I na koniec brat, siostra Beatka, dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, za to, że dałeś jej pełne uzdrowienie z problemów żołądkowych, jakie miała, i z gorączki. Dziękujemy Ci, Boże, siostrę. Dziękujemy Ci, że wysłuchujesz modlitw, Panie. Dziękujemy Ci, że odpowiadasz, kiedy powierzamy życie i życie ludzi, na których nam zależy. Ty, Panie, dajesz nam pełnię zdrowia. Tobie niechaj będzie cześć i chwała. Dziękujemy. Błogosław nas, Panie, teraz, gdy będziemy udawali się do naszych domów. Błogosław cały nadchodzący tydzień, Panie, aby w imieniu Jezusa Chrystusa był wolny, Panie, od niepowodzeń, aż żeby był błogosławiony przez Ciebie. I daj nam, abyśmy mogli się spotkać ponownie na tym miejscu. Amen. Amen. Przypominam, że na tym miejscu w środę o godzinie 19 mamy nabożeństwo, w piątek o godzinie 18. Mamy też grupy domowe we wtorek i w czwartek. No i oczywiście w niedzielę zapraszam bardzo serdecznie na to miejsce na godzinę 10 rano i po południu o godzinie 15 w Międzylesiu. Niech Was Bóg błogosławi, niech Was prowadzi.